Dzień dobry, witam serdecznie na forexjesttrader.com. Jest 16 września, jest piątek. Możemy zrobić mały przegląd na koniec tygodnia, który podsumuje być może sytuację w przyszłym tygodniu, jaka może się rozegrać, tak? Patrząc na wykres S&P 500, na wykres 4-godzinny, widzimy tutaj, że na ważnym wsparciu poziomie odbył się test pozytywny. Inwestorzy uciekają do góry. Wprawdzie nie jest to jeszcze wielka ucieczka, ale wykonał się ruch do góry od poziomu 1200. Także inwestorzy nie zamykali pozycji na weekend tym razem i nie otwierali krótkich pozycji, co by zaniżyło wartość kursu, tylko dosyć pewnie zostawili długie pozycje i oczekują zapewne do poniedziałku na dalszy rozwój sytuacji. Natomiast pytanie, skąd ten optymizm na rynku, tak? Mówiłem o tym wcześniej, że po tym jak wykonał się wielki sygnał spadkowy, oczekujemy raczej kolejnych agresywnych spadków, ale rynek pokazuje teraz, że niechętnie spada. Raczej, przynajmniej w małym czy średnim terminie, widać tutaj, że jest gotowy, uderzyć agresywniej do góry. Tylko pytanie, na jakim poziomie wtedy może się zatrzymać, czy będzie kontynuował wzrosty, czy załamie się i pójdzie agresywnie w dół. To jest widoczne na wykresie D1, gdzie widać, gdzie te wzrosty walczą bardzo ze sobą w obrębie tej flagi, po tym jak uderzenie było bardzo sensowne, szybkie w dół. Także no, na razie nie wiadomo skąd optymizm specjalnie inwestorów, którzy kupują tutaj pozycje, ponieważ bezrobocie w Stanach Zjednoczonych wychodzi gorszy, tak? Sentyment wychodzi gorszy. Inny sentyment też wyszedł gorszy, czy najgorszy od iluś tam lat, czy pisano nawet, że od lat 80. najgorszy sentyment wyszedł detaliczny. No i pytanie, skąd optymizm na rynku fundamentalnym tutaj, czyli na indeksie S&P 500? Myślę, że za jakiś czas rozegra się tutaj odpowiedź, czy będziemy widzieli nowych kupujących wchodzących w rynek, bo na razie brakuje tutaj agresywnego wejścia w rynek S&P 500. Także nie jestem pewien, czy ten trade, mimo że test nadaje się do wejścia w rynek, jesteśmy blisko kolejnego wsparcia oporu, także nie jestem pewien, czy to się nadaje do tradowania w tym momencie. Waluty wyraźnie widać spadek, troszeczkę stopniał, nie ma siły spadkowej po tym jak euro-dolar wyrwał się agresywnie w dół, podążając za indeksem S&P 500, czyli dolar umacniał się podczas spadków indeksów, ponieważ spadki indeksów wywołują panikę i odwrót do kluczowych walut typu dolar i jen. I to jest widoczne na tym wykresie, czyli euro spada na wykresie, dolar się umacnia. Także dolar się tu umacniał. W tym momencie widzimy, flaga no, nie zapowiadała nam tego, żebyśmy wyrwali się z flagi w dół. Była to flaga, która no, wyszło zdecydowanie górą. Teraz tworzy się coś w rodzaju zygzaka i zobaczymy, czy kurs wróci do swojej komfortowej strefy, którą zaznaczyłem tutaj prostokątem, czy odbije się od tej strefy i znowu zacznie spadać. No, na ten moment nie byłbym pewien tych wzrostów, mimo tego, że może wykonać się zygzak i trend średnioterminowy zmieni się na wzrostowy, tak? Jeżeli tutaj dalszy będzie wzrost, będziemy obserwowali zygzak, czyli więcej inwestorów kupujących będzie zdecydowanie, jeżeli tutaj nie dostaniemy jakiejś zapaści. Także przyszły tydzień może być interesujący dla euro-dolara również. Natomiast złoto od pewnego czasu przebywa też, o czym wspominałem wcześniej, w strefie komfortowej. Tutaj nastąpiła konsolidacja, widocznie poziom 1900 za uncję w złocie został osiągnięty zbyt szybko. Inwestorzy stwierdzili, że nie ma wielkiej szansy na kolejne wzrosty czy agresywne przebicie 2000 dolarów za uncję i nastąpił agresywny spadek i teraz to złoto walczy, aby pozostać w tej strefie komfortowej. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli wyrwie się poniżej 1768 albo powyżej 1900, czyli klasycznego wsparcia oporu, który istnieje w postaci tutaj dwóch szczytów. Także będzie to ciekawa sytuacja. Na razie instrument ten nie nadaje się do czystego tradingu w postaci inwestycyjnej przynajmniej, ponieważ gdybyśmy weszli tutaj w rynek, znowu nie wiadomo, czy nie nastąpi sytuacja, proszę zwrócić uwagę, typu rynek trochę wzrośnie,
i załamie się tutaj na jakimś kolejnym wsparciu oporze, żeby znowu testować, albo wręcz ktoś mógłby wyznaczyć tutaj linię wsparcia oporu, przepraszam, trendu, których ja nie używam i może się okazać, że rynek tutaj już będzie spadał po to, żeby spotkać support, resistance, wsparcie opór i być może przełamać tą linię, tak? Także mamy wiele ciekawych sytuacji do wyboru w momencie, kiedy rynek przełamałby nie w sposób fałszywy, tylko prawdziwy, moglibyśmy w sposób dosyć szybki łapać tutaj spadek wielkości 580 punktów. Także mogłaby być to ciekawa sytuacja. Natomiast jeżeli będzie dokonywał się wzrost, warto, żeby ten wsparcie opór był potwierdzony, najlepiej jeszcze raz, czy żebyśmy mieli pewność, że rynek nie będzie tu już schodził, jak będziemy wchodzili w pozycję długą. W tym momencie takiej pewności nie ma. Także ten instrument będzie dawał dopiero ciekawsze sygnały do zrozumienia, mam nadzieję, w najbliższym okresie czasu. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy zawężenie kursu na jednogodzinnym wykresie, może dojść do włamania później. Zobaczymy, jak rynek otworzy się w poniedziałek. Aktualnie dobiega końca sesja w Stanach Zjednoczonych, także zamykamy rynek również i forexowy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. Także wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Zapraszam na kolejne, mam nadzieję, ciekawe wideoanalizy i pełny kurs Forex, szkolenie na żywo, który właśnie zaczyna kolejną edycję. Dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam i pozdrawiam.